Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wysłuchania naszych ogłoszeń. Witamy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej Kaznodziei Odpustowego. To jest ksiądz Ryszard Nowak, który jest proboszczem w Rudzie Śląskiej Orzegowie w parafii świętego Michała Archanioła. To akurat parafia, z której pochodzi nasz wikariusz ksiądz Łukasz. Dzisiaj jeszcze zapraszamy na 15.15 na uroczyste nieszpory kolędowe. Jutro jest święto świętych młodzianków. Rodziny z dziećmi zapraszamy na mszę świętą w ich intencji o godzinie 18. Po mszach świętych udzielamy specjalnego błogosławieństwa małym dzieciom i rodzicom oczekującym narodzin dziecka. W czwartek jest ostatni dzień tego roku. O 16.30 będzie nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne, o 17.00 Eucharystia na zakończenie roku, po niej statystyka duszpasterska. W piątek jest nowy rok, uroczystość świętej Bożej Rodzicielki, będzie porządek niedzielny mszy świętych. Kolekta będzie przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, gdzie studiuje naszych dwóch kleryków. W sobotę, jest to pierwsza sobota miesiąca, o 8.30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. O 16.30 jest msza święta kolędowa w intencji mieszkańców ulicy Cichej i Leśnej. W czasie tej mszy świętej będzie błogosławieństwo kolędowe. Można się zaopatrzyć w pakiety kolędowe, wodę święconą, kredę poświęconą, obrazek kolędowy. A wieczorem jest msza o 18.00 w intencji rodzin, małżonków starających się o potomstwo i rodziców oczekujących narodzin dziecka. O 19.00 jest pierwsza katecheza przed chrztem dziecka, jeszcze przed jego urodzeniem. Jej celem jest nauka o wyborze rodziców chrzestnych, wyborze imienia chrześcijańskiego i roli tego sakramentu. W niedzielę za tydzień nieszpory kolędowe o 15.15, o 20.00 medytacja karmelitańska, okazja do spowiedzi. Na razie w niedzielę i święta odprawiamy dodatkowe msze święte recytowane o 13.30 i o 17.00. Również jeśli ktoś nie uczestniczy we mszy świętej w kościele, może przyjąć komunię poza mszą świętą. Udzielamy jej po mszy świętej o 12.30 i o 16.00. Co soboty odwiedzamy chorych parafian, starszych parafian o godzinie 7.30. Prosimy zgłaszać ich na bieżąco. Różaniec w kościele o 20.30 wznowimy po nowym roku. I życzymy wszystkim gościom, parafianom wielu Bożych łask, opieki świętej rodziny na co dzień w codziennym życiu. I pomódlmy się za naszego zmarłego parafianina Ryszarda Szlachetkę z ulicy Ziętka. Jego pogrzeb będzie jutro o 8.50. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.